dobry, pani Nadiu. Pani Nadiu. Pani Nadiu. Pani Nadiu. Pani Nadiu? Jezus Maria, przecież tam się pali. No jest pani! No jestem. Jestem. I jak się moja prowokacja podobała? Miło, miło, bo wy tak cały czas ze mną, cały czas mnie manipulujecie, cały czas do mnie wydzwaniacie. Ja się czuję jak jakiś portal internetowy, no to przecież zwariować się normalnie można. Czy wy nie możecie mnie potraktować tak jak zwykłego człowieka, który po prostu radzi raz na jakiś czas? A tutaj telefony, 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 naprawdę zwariować można. A tematy tych telefonów, no po prostu, gdzie się chowam? No, ja... Cały Boży dzień z wkrętarką sama stół zmontowałam. Po tym jak tańczyłam i te blaty się roztrzaskały. Ja sama. A wie pani, ile ja telefonów w trakcie odebrałam? 15. 15 telefonów. A o co? Czy może ścianę pomalować tak czy inaczej? Czy może sukienkę taką, a inną do obiadu? A czy można samochody naprawiać? A czy można do parku pójść? No przecież wiadomo, że nie wolno było. Prawda? Nie wolno było. Ja pani zresztą pokażę. Ja pani pokażę. Zrobimy sobie taki przykład psychologiczny. Ja do pani będę dzwonić i będę pani durne pytania zadawać. Proszę bardzo. Pani Olgo kochana, bo ja się tak przy śniadanku zastanawiałam, czy jajeczniczkę ze śmietanką, czy może z masełkiem. A jak z masełkiem, to ze szczypiorkiem, a jak ze śmietanką, to może czy z boczkiem? Pytanie, 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 pytanie. O! Pani Olgo, problem straszny. Muszę okno umyć. Tylko pytanie czym? Octem czy jakimś firmowym kwiatowym? Co będzie lepiej pachniało? Pani Olgo, bo chciałam się tak na bóstwo zrobić. To płukanka rumiankowa, czy jakaś taka normalna farba, co? Pani Olgo, chomiczka czy kotka sobie kupić? No i co? Podobała się prowokacja? Miło, sympatycznie być tak zasypywanym tymi pytaniami? Jedno pytanie, drugie pytanie, trzecie pytanie, czwarte pytanie. Przecież z wami... Stop! Nie rusza się. Dlaczego? Bo portret maluje. Co? Miał być na koniu, ale będzie bez konia. Pani Olgo, czy wszystko tam w porządku? Nie rusza się. A mój portret? Tak. I teraz mówię. Pani Olgo, bo ja tak po prostu pomyślałam, że ta taka zbiorowa panika, która jest teraz, to jest naprawdę bez sensu. Bo my tak wszyscy, tak w ogóle się tutaj nie szanujemy. Bo na przykład ta spod szóstki, to mnie zainspirowała do działania. Pani Olgo, ja książkę o tej kobiecie napiszę. Pani sobie wyobraźni, że ona teraz zajęła się medycyną naturalną. Ona sobie szałwie w domu pali, co by te demony wirusowe odgonić. Wie pani, co się stało? Dostała takiego ataku kaszlu, że sąsiedzi inspekcję sanitarną wezwali, bo myśleli, że ona chora. Później przez okno patrzę, a ona z czymś dziwnym w nosie idzie. No bo to zaczęła się ta cała akcja z maseczkami, że trzeba z nimi chodzić. Ona sobie do nosa imbiru napchała, że wyczytała, że to jest jakieś takie dobre, że to bakterie morduje, że odporność poprawia. Ona po prostu wyglądała jak jakiś niedokończony Pinokio. Lepiej, na następny dzień idzie tak przy ścianie.
Jakoś tak dziwnie. Później w krzaki. Później zrobiła dwa przewroty i nagle znika. No myślałam, że naoglądała się maratonów filmów z Seagalem chyba. Patrzę, wraca. A ona na głowie ma reklamówkę. No to mówię, o nie, ja cię dorwę. No to szybko. Mop w jednym ręku dla zabezpieczenia, żeby, wie pani, za bardzo się do mnie nie zbliżyła, a w drugiej latarkę, żeby ją przesłuchać. I ją dorwałam na półpiętrze. Ona mi mówi, że tajnie była u fryzjera w piwnicy. No to ja jej mówię, że ja w takim razie dzwonię na policję, że ja składam tutaj zeznania, że jest przestępstwo. To ona mnie, pani Olgo, od konfidentów wezwała. No to ja jej mówię, o ty, nie powiem jakiego słowa użyłam, bo kulturalna jestem. O ty jedna, a jak ty ewidencję ludności przez Judasza sprawdzasz, to jest wszystko dobrze? Ale pani Olgo, tak naprawdę to jak ja usłyszałam, że premier odmraża to wszystko, to ja się troszeczkę zaczęłam bać. No zresztą ta spod szóstki to zwariowała, bo jak premier powiedział, że odmraża, to ta zamrażarkę otworzyła i zaczęła suszarką suszyć. No ale wie pani, bo ja sobie tak pomyślałam, że jak w poniedziałki te lasy będą otwierać, to że część ludzi to już w niedzielę będzie z tymi kijkami dziwnymi stała i będą czekali, żeby tak w tę naturę wbiec. No ta natura po tych dwóch tygodniach przerwy to w szoku będzie, że te ludzie tam chodzą. Zresztą wie pani, ja to z lasem mam ogromną traumę, ale ogromną traumę. Moja mamusia kochana, jak byłam taką małą, zwiewną, uroczą dziewczynką, co gąski jeszcze sobie pasłam, zabierała mnie jesienią zawsze do lasu. Wie pani, co się działo? To był horror. Moja mama zawsze kulturalna, zawsze miła i sympatyczna. A jak ona wchodziła do lasu, to oczy jakieś takie czerwone, jakaś taka drapieżna się stała. No nawet egzorcyzmy nie pomogą. Ona na grzyby to po prostu jak jakiś szaleniec. Czysty szaleniec. Z każdego krzaka wyciągnęła grzyby. Jak ja zobaczyłam jakiegoś grzybka, to ona biegiem od razu łapała, żeby mi poderwać, żeby ona to tak naprawdę znalazła. Pani Olgo, szaleństwo. A wujka miałam takiego, co jak do lasu chodził, to Bidok nie mógł się schylać, to żonę zabierał. I jak zobaczył jakiegoś grzyba, to krzyczał, Zosia, grzyb. A Zosia po tego grzyba leciała. Później Zosia, grzyb. I Zośka tak zamiast 1 kilometr, to od razu 10 kilometrów zrobiła. A, pani Olgo, chwileczkę, poczekajmy, poczekajmy. Jastrzębia udawałam. Gołębie mam na balkonie, bo wie pani, ta spod szóstki wymyśliła sobie, że ona taka prozoologiczna będzie. Wie pani, obejrzała naszą rozmowę i chce naśladować, też chce karierę zrobić. No to ona sobie wymyśliła, że tak na balkonie sobie stanie i te okruszki na trawnik będzie rzucać. To wie pani, co się stało? Gołębie stadem z całej dzielnicy na ten obiadek leciały i bomby na nasze okna i balkony zrzucały, żeby pani widziała. Żeby pani widziała, co jest na jej balkonie. Normalnie galeria Poloka. Więc ja sobie pomyślałam, a zemszczę się na jednej tej, nie będę brzydkich słów używać, bo ja bardzo kulturalna jestem, refleksyjna, pamięta pani. To ja sobie pomyślałam, że do urzędu zadzwonię i zgłoszę, że ona ma najpiękniejszy balkon. A niech się wstydzi, niech się wstydzi. Pani Olgo, bo tutaj takie strasznie dziwne rzeczy się dzieją, wie pani? Ja mam takie jakieś wewnętrzne pytania i niepokoje. Bo ja rozumiem, że my tak te odmrażania to będziemy robili bardzo powoli. No bo to jak jest z mięskiem na gulasz. Jak się wrzuci szybko do wody, to od razu inny smak. A to trzeba powoli, żeby ten zamrozik się rozchodził, rozchodził, rozchodził. No ale niech pani zobaczy. Teatry w czwartym etapie. Razem z solarium, kosmetyczką też. I z fitnessem. To jakie to jest połączenie, ja się pytam. To co? Że to teatru ja muszę w solarce pełnej? Że jakaś brązowa muszę iść? Czy może w teatrze jest solarium gdzieś w piwnicy ukryte? Rozumie pani? Strasznie to wszystko jest zastanawiające. Ale pomyślałam sobie, że można by było zrobić taki turniej, takie zawody bez publiczności, ale wszyscy mieszkańcy działają, że nagle takie miasta jak na przykład Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, wszystkie miasta konkurują, kto lepszy w izolacji.
Co pani na to? Super pomysł, nie? I można by było jakieś takie trofeum, jakąś taką koronę. Nie, może koronę nie, bo to się źle przyjmie. No, pani... Ojojojojojojoj, ale mi się tutaj na podłodze nabździło. Wie pani co? Ja tylko po mopa skoczę i zaraz wrócę, dobrze? Ojejku, jejku. Dzień dobry, pani Nadio. Dzień dobry, pani Julio. No już lecę normalnie. Tor przeszkód jak na Pardobickiej. No, co słychać, kochana? Juleczko, cześć, kochana. Co tam u ciebie, opowiadaj? Cześć, cześć. No, wszystko w porządku, wiesz? No, jesteśmy zamknięci z mężem, ale jest naprawdę idealnie. Ja jestem w szoku, wiesz? On po prostu jest wspaniały. Przygotował mi rano takie piękne śniadanie, wiesz, z pancake'ami, z owocami, z polewą czekoladową, do tego soczek świeżo wyciskany, kwiatuszków nazbierał z ogródka, po prostu jest taki kochany, naprawdę, jestem zaskoczona, on zawsze był wspaniały, ale teraz to po prostu przechodzi sam siebie. A opowiadaj, jak u ciebie? Nie no, super kochana, super, fajnie. No wiesz, u mnie też świetnie, no wiesz, znajduję sobie różne, wiesz, hobby nowe. No wiesz, bo Norbert na Bali jest, nie może wrócić. prawda, pani Nadio? Mnie proszę w to nie mieszać. No, w każdym razie, wiesz, no pytanie zostaje, czy on nie może wrócić, czy on nie chce wrócić, tak? Siedzi tam już ponad miesiąc, ja tu zostałam sama. Ty wiesz, co on sobie zamówił na Wielkanoc? Całego wielkiego świniaka. Pani Nadia słusznie zapytała, czy on to sam będzie jadł, prawda, pani Nadiu? Proszę mnie nie mieszać, ja tylko przypominam, że pani też do mieszkania różnych tarzanków ściągała. Pani Nadiu, ja już widzę, jak on sobie z tymi balikami tam po prostu pogrywa. Mnie to zostawił sam. Nie, ale generalnie, wiesz, kochana, jest bardzo dobrze. Jest, mów dalej, mów, co tam słychać u twojego świetnego męża. No, mój mąż to dla odmiany wczoraj wieczorem przygotował mi kąpiel z solą lawendową, świeczkami, winkiem, muzyczką. Mówi, proszę, kochanie, żebyś się odprężyła, odpoczęła, bo przecież jesteś taka zmęczona. No wiadomo, że ja nie jestem zmęczona, znaczy troszeczkę jestem zmęczona, nie powiem, ale to zaraz do tego dojdziemy. I on po prostu jest taki cudowny, naprawdę. Słuchaj, przynosi mi książki, żebym sobie czytała, odpoczywała, nogi masuje, kawkę poda, naprawdę. Inny człowiek, inny, znaczy zawsze był super. Zawsze, ale teraz przechodzi sam siebie. Jest cudowny. Kochanka, a jak ty taka nie jesteś zajęta w tej całej izolacji, to czym ty się tak naprawdę zajmujesz, co? Właśnie. Bo ja taką inicjatywę podjęłam. I teraz szyję maseczki. Z siostrą. Ale dlaczego, dlaczego? Bo u mnie w rodzinie jest taka tradycja, od pokoleń. Prababcia, pierwsza wojna światowa. Babcia, druga wojna światowa. Opaski, bandaże. Mama za komuny drukowała ulotki, roznosiła, po prostu w ruchu działała. No, u nas tak zawsze jest, że trzeba się jakoś tak zaangażować. I ja z siostrą też postanowiłyśmy się zaangażować i pomóc ludziom. I takie maseczki. O, ja pokażę. Uważajcie. Takie maseczki. Ty. Ładne. A z czego ty je szyjesz? A one są bawełniane. I ja też o was pomyślałam. Proszę bardzo. O, tutaj. Dla ciebie. Taka w kwiatki. No, romantyczna. Żebyś też wiosnę poczuła. I dla pani Nadii, folkowa, proszę bardzo, to chyba wzór łowicki. Mam też dla mężczyzn, o, taką z cylindrem, okularami, wąsami i jeszcze taką, tutaj takie wzorki, biało-czarną. I one są bardzo, bardzo fajne, naprawdę. Ty, Juleczko, a gdyby takie szyć, wiesz, z jedwabiu, z satyny, z koronki,
Albo na przykład, gdyby wiesz, bo tak, żeby dopasowywać, nie, no bo to wiesz, no trzeba będzie zaraz zacząć wychodzić, no to trzeba będzie jakoś wyglądać, tak? Albo na przykład, gdyby tak malować na tych maskach, bo to wiesz, kupisz bawełnę, kupisz wzór i już nic nie zmienisz. Ale gdyby takie spłótna robić na przykład i na tym malować, nie wiem, obrazy z Luwru albo od Czartory z Luwru. I na przykład, albo nie wiem, takie ogrody saskie, a w tle wytwórnia filmów. Albo na przykład, nie wiem, taką bitwę pod Grunwaldem, gdyby machnąć, nie? No na przykład przecież ten, Canaletto, no to z jego obrazów potem Warszawę odbudowali, tak? No to gdyby sobie tak pomyśleć, że mamy takie Jezus Maria! Ojoj! Pani Nadiu, to ja tu skończę z tym obrazem, dobra? To potem się dzwonimy. A wy sobie, dziewczynki, pogadajcie. Cześć! No ja w zasadzie to ja muszę wrócić do szycia, także do zobaczenia, do widzenia. Oczywiście. Człowiek chce być kreatywny, pomysłowy, alternatywę dla masek wymyśleć. Przylega do buzi, przylega. Przestrzeń oddechowa jest, jest. A jak się pić chce, to można tu słomeczkę, o, i sobie spokojnie się napić. A weź, człowieku, pójdź tak ulicą, weź butelkę wody i jak przez tą maskę? Nic nie doceniają, nic nie doceniają. A jeszcze się zastanawiają, jakie kolory, jakie materiały. To ma po prostu chronić, to ma zabezpieczać nas i innych. Żeby się pokazać, to wystarczy butek. Czerwony, dobrze wyprofilowana łydeczka i wszyscy biegną, wszyscy biegną. Słomki nie mam. To co? To ja hełm zdejmę i zaraz wrócę. Poczekajcie. Normalnie jak rycerz wyglądałam. Ten Grunwald to naprawdę od mojego życia się nie odczepi. Bo pani Olko, ja sobie tak pomyślałam z tymi miastami. No bo jak popatrzeć na te wszystkie etapy, to one takie bardzo skomplikowane są. I tam powierzchnię trzeba liczyć, i tam ilość ludzi trzeba na kasę liczyć. No to trzeba jakieś uniwersytety skończyć. No to ja sobie pomyślałam, że każde miasto musi zagrać w taką grę. Jak etap pierwszy skończy, to przeskakuje do drugi. Jak drugi skończy, to do trzeci. A jak w trzecim na przykład coś nie wyjdzie, to wraca do pierwszego. Wyobraża sobie to pani. Ja bym na przykład była takim sędzią. I bym tak to wszystko tutaj oglądała i powiedziała: Warszawa wygrywa, Poznań przegrywa, a Łódź znowu na pierwszym miejscu. No bo tak naprawdę to ja sobie pomyślałam, że ja bym mogła takim prezydentem świata być. Szefową wszystkich szefów. I tak bym poleciała do Chin, do Francji, do Stanów i ja bym im pokazała, jak to się robi. Wie pani, ja nie jedną pracę w życiu miałam. Ja nie jedne kontakty w życiu miałam. I wie pani, wszystko naprawione. O tak. Co pani o tym myśli? Pani Olgo! Pani Olgo! Ach, głupia przecież. Rozłączyłam. Olga. Pani Olgo! Pani Olgo! Pani Olgo! No, bo ja mam taki pomysł, co by prezydentem świata być. Co pani na to? Reprezentacyjna jestem. Łeb na swoim miejscu mam. Analiza w pełni. Co pani na to? Przecież ja mogłabym takimi limuzynami jeździć. Cały świat naprawiać. Cała w bieli taka. Cudowne. To się świetnie składa. Ale co? Skończyłam. Co? Portret. Już niosę. Podoba się? Uderzające podobieństwo. Dziękuję.
No taki portret to w pałacach wisieć nie będzie. A, kochani, bo ja tak z nudów którejś nocy przepis wymyśliłam na ciasto cytrynowe. Bierzemy 125 g masła, 150 g mąki pszennej, 125 g cukru, 4 jajeczka, łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżki z soku z cytryny i skórka starta z 2 cytryn. Mieszamy, 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 mieszamy do piekarniczka 180 stopni i aż będzie suchy patyczek. Ciasto bomba! No gdzieś trzeba powiesić, żeby pani Olga się nie obraziła. A, kochani, to plan na ten tydzień taki. Powoli się odmrażamy. Wiosna przyszła, więc naturalne zjawisko, ale powoli, żeby Łódź wygrała. A ja przez ten tydzień chińskiego się nauczę i będę prezydentem świata. A co? Pa, pa!